Cześć, witajcie w podcaście Kobiecy Biznes Online. Ja nazywam się Ada Kinowska, jestem wirtualną asystentką i prowadzę stronę Kobiecy Biznes Online, prowadzę też grupę o tej nazwie. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o nawykach: nawykach, które zmieniły moje życie i które mogą Was zainspirować do tego, żeby zmienić też wasze. Nie twierdzę, że wszystkie z nich to zrobią, ale. Yy, ale tak było w moim przypadku i wiem, że warto spróbować. Po pierwsze, tu chciałabym zaznaczyć, że nie dzieje się to wszystko z dnia na dzień, to znaczy nie damy rady wprowadzić tych nawyków z dnia na dzień. Powinniśmy zacząć nie od dziesięciu, o których zaraz Wam powiem, ale od jednego i wdrażać je po kolei albo robić to grupowo, tak żeby było nam łatwiej. O tym jak ja sobie te nawyki wdrożyłam, nagrałam już podcast, i o tym, jak Wy możecie sobie te nawyki wdrożyć, jakie są sposoby, więc zapraszam Was do wysłuchania tego podcastu. Ważna rada jest tylko taka, żeby właśnie robić to pojedynczo, żeby być w tym systematycznym, nie robić sobie wyrzutów, kiedy coś nam nie pójdzie, kiedy jakiś dzień będzie gorszy. I żeby śledzić swoje postępy, czyli zapisywać gdzieś to, jak nam idzie i jak my się z danym nawykiem czujemy. Bo jeżeli okaże się, że nic nam to nie daje, to nie ma sensu tego robić. Ok, przejdźmy więc do tych nawyków. Moim pierwszym nawykiem, który wprowadziłam i który tak naprawdę składa się z kilku nawyków, jest poranna rutyna. Poranna rutyna, czyli coś, co robię codziennie rano. Co mnie nastraja na cały dzień. Poranna rutyna często kojarzy nam się z wstawaniem o, nie wiem, piątej, czwartej rano i robieniem jakichś dziwnych rzeczy. To znaczy, rzeczy dla siebie, ale o ze wczesnym wstawaniem. Ja nie do końca się z tym zgadzam. Ta rutyna może trwać godzinę, może trwać pół godziny. To wszystko zależy od Was i zależy od tego, ile czasu w danym dniu macie. Więc nie nakładałem tutaj takich sztywnych ram. Jeżeli chodzi o to, o której ja wstaję, to wstaję bardzo różnie, najczęściej o szóstej, ale zdarzają się też takie dni, kiedy wstaję o siódmej, o ósmej czy nawet później, jeżeli jest weekend, ale i tak codziennie, względu, bez względu na to, czy jest to weekend, czy jest to dzień roboczy, swoją rutynę w takiej skróconej wersji albo w długiej wersji wykonuję, więc i, i bardzo mi to pomaga. Jeżeli zdarzało się takie dni, kiedy jej nie zrobiłam, to mogę Wam powiedzieć, że cały dzień był dla mnie jakby już stracony i no, nie za bardzo y, chciało mi się robić różne rzeczy, które miałam zaplanowane na dany dzień. A kiedy zaczynam z tą poranną rutyną, to to, co mi dało, dał ten nawyk, to to, że jakby jestem już w tym, w tym rytmie pracy, jestem już w tym rytmie dnia, już jestem gotowa na, na cały dzień. I wiem, że już zrobiłam coś dla siebie, już jakieś zadania dla siebie wykonałam, więc ta dyscyplina jest dalej całe, przez cały dzień po prostu kontynuowana. W ten sposób przejdziemy do drugiego nawyku, czyli do codziennych ćwiczeń. I to jest jedna z, jeden z elementów mojej porannej rutyny. I te codzienne ćwiczenia są dla mnie w tym momencie bardzo ważne. Zaczęłam z prostego powodu, takiego, że no po prostu zobaczyłam, że ważę więcej, a okazało się, że te ćwiczenia dają mi dużo, dużo więcej niż to, jak wyglądam. Zresztą nie robię takich ćwiczeń, żeby nie robię aż tak dużych treningów, żeby te rezultaty były jakieś super. Olśniewający. Chodzi o to, żeby się tutaj poruszać, żeby się lepiej poczuć, żeby się poczuć silniejszą przede wszystkim silniejszą bo po tych ćwiczeniach naprawdę czuję się silniejsza, mam też jakby ta dyscyplina jest zachowana, więc bo ćwiczę codziennie, więc jakby wiem, że tą dyscyplinę, że te słabości, które pokonuję ćwicząc, mogę też pokonać w swoim życiu, więc to bardzo dużo mi dało i bardzo polecam to zrobić. Wiadomo, że na początku nie ćwiczyłam codziennie, ćwiczyłam kilka razy w tygodniu, teraz robię to codziennie, bo jakby tak postanowiłam, tak sobie też zrobiłam taki, takie wyzwanie, że przez rok chcę to robić codziennie, ale po prostu daje mi to siłę i ustaliłam sobie, że ćwiczę od 10 do 30 minut i nieważne co ćwiczę, mogę ćwiczyć codziennie coś innego. Nie narzuciłam sobie tego, jeżeli będę chciała przez miesiąc ćwiczyć tylko i wyłącznie, nie wiem, jogę albo tylko i wyłącznie biegać, to dlaczego nie? Także chodzi tylko o to, żeby się poruszać, a nie żeby sobie dawać jakieś wyzwania, że to ma być jakieś, nie wiem, godzinne treningi, żeby schudnąć nie wiadomo ile, czy żeby wyglądać tak czy siak. Po prostu chodzi o sam fakt tego, że stawiam się i się ruszam, co jest bardzo ważne w przypadku właśnie biznesu online, gdzie siedzimy najczęściej przez całe dnie przy komputerze i nie ruszamy się aż tyle, ile powinniśmy, więc to są też plusy dla naszego zdrowia. Kolejnym punktem i kolejnym nawykiem E, są, jest pisanie dziennika i to jest też na liście mojej porannej rutyny. E, I e, to pisanie dziennika jest o tyle ważne dla mnie, że czuję się po prostu jakby zaczęłam to robić, dlatego że chciałam e, śledzić postępy co do ćwiczeń. A okazało się, że jest to też fajne podsumowanie tego, jak mi się pracuje, co się stało, co się dzieje w moim życiu, e, więc pisuję po prostu dwie strony tego dziennika codziennie. Zdarza się tak, że nie mam co, nie chcę mi się po prostu tego pisać, ale wtedy też e, staram się na przykład pisać, za co jestem wdzięczna danego dnia. I tutaj ten dziennik może Wam posłużyć, to nie musi być opis Waszego dnia, który się działo wczoraj, tylko czy tego, co, jest u, was, co u Was słychać ale też może być takim miejscem, gdzie możecie wyrażać wdzięczność, a praktyka wdzięczności jest bardzo ważna, gdzie możecie pisać sobie afirmacje, gdzie możecie się nastraić, możecie sobie wymyślać jakieś nowe projekty, czy pisać rzeczy, wasze cele. Także wszystko to zależy od was. Tak jak mówię, ja piszę dwie, dwie strony dziennie i wydaje mi się, że jestem też dużo spokojniejsza, bo to jest też miejsce takie do wyciszenia się, do połączenia się z sobą i do tego, żeby sprawdzić czego, czego chcemy. Także moja poranna rutyna jakby nie kończy się na tym, bo jeszcze czytam książkę, ale do tego przejdę dalej. Ale tutaj na podstawie tych trzech rzeczy, tych dwóch rzeczy, ćwiczeń i dziennika, mogę Wam powiedzieć, jak ja to wprowadziłam razem z tą poranną rutyną. Chodzi po prostu o to, że ja zrobiłam sobie taką kolejność, że najpierw są ćwiczenia, potem jest dziennik, a potem jest czytanie książki, do której dojdziemy za chwilę. Te trzy rzeczy mają jakby swoją określoną czas, czyli albo 10 minut ćwiczeń, albo 15-20, ile tam będę chciała danego dnia. Następnie te dwie strony dziennika i 10 minut książki. I jakby ten, możemy to zamknąć w no, 25 minutach. Nie wiem, dwie strony to 5 minut. 10 minut ćwiczeń to jest 10 minut. <laughs> Oczywiście, i książka to jest 10 minut, więc jakby nie potrzebuję strasznie dużo czasu. I dlatego mogę wykonywać tą poranną rutynę codziennie. Moim kolejnym nawykiem jest y, zdrowsze i lżejsze jedzenie. I to jest taki nawyk, który przyszedł mi razem z tymi ćwiczeniami, tak naprawdę, ale daje mi też bardzo dużo, bo takie dużo więcej warzyw, dużo więcej owoców. Nie zrezygnowałam jeszcze całkowicie z mięsa. Ale taki plan też jest. Chodzi tu tylko o to, że jakby jeżeli dajemy jeden posiłek, po prostu zastąpiłam całkowicie, że to są tylko warzywa i tylko owoce. W tym momencie też są już prawie dwa posiłki, że to są tylko warzywa i tylko owoce, i wydaje mi się, że czuję się dużo lżej, mam dużo więcej energii. Po jedzeniu takim bardzo ciężkim wiadomo, że nasz organizm potrzebuje dużo mocy, żeby to wszystko spalić, więc chce nam się spać. A teraz jakby. Unikam tego i nie jem aż tak dużo, nie jem aż tak ciężkich rzeczy, więc nie chcę mi się cały czas spać, tak, więc mogę robić więcej. Mam więcej siły, mam więcej energii. Także to polecam też nie od razu po prostu z grubej róże zaczynać, tylko sprawdzić, co się stanie, jeśli zjemy mm, troszkę mniej na obiad, albo co się stanie, kiedy zjemy troszkę inne śniadanie, które nie, wiem, nie będzie na przykład zawierać chleba albo nie będzie zawierać, yy, nie wiem, boczku czy czegoś innego. Także powolutku właśnie i powolutku zapisujemy to, jak się czujemy i sprawdzamy, jak się czujemy i obserwujemy siebie. Też nie jest tak, że ja w ogóle nie jem już jakichś tam rzeczy typu nie wiem, pizza albo makaron jem. Jak najbardziej kocham. Kocham też słodycze, chociaż jak się je faktycznie jest tak, że jak się je więcej owoców i warzyw, to nie ma się takiej ochoty na słodycze, co jest bardzo fajną rzeczą, bo sobie kiedyś bez słodyczy życia nie wyobrażałam. Kolejna, kolejny, już piąty nawyk, o którym chcę powiedzieć, to jest czytanie książki rano. I dlaczego rano jest ważne? Ja sobie ustaliłam, że czytam 10 minut książki codziennie. Trzymam się tego, jest super i wiadomo, no może 10 minut to nie jest super dużo, dużo nie przeczytamy wtedy, ale chodzi o to, że 10 minut jest lepsze niż nic, po pierwsze. A po drugie, chodzi o to, że to nie jest byle jaka książka. To znaczy, to są książki najczęściej rozwoju osobistego czy biznesowe, i to. O co jest napisane w tych książkach, po prostu dobrze mnie nastraja na cały dzień, czyli ja czuję się już zainspirowana, a nawet jeżeli Przeczytam 10 minut książki i coś tam znajdę fajnego dla siebie, to ja mogę tego dnia już zacząć to wdrażać, albo sprawdzić, czy to działa. Albo jakoś to przemyśleć i zobaczyć, czy to do mnie pasuje, czy to jakoś się ze mną łączy. Więc bardzo polecam to robić. 10 minut i naprawdę na cały dzień jest inna energia zupełnie, jest jakaś inspiracja, jest coś do przemyślenia, jest energia, tak? Bo najczęściej te książki mają w sobie takie taką. Modę, Takiego motywowania, więc to, to jest też taka motywacja trochę zewnętrzna. Możecie się pożyć, jakbyście byli na takim coachingu, czy, czy na jakiejś takiej rozmowie motywacyjnej, że więcej motywacji, że wszystko jest, jest możliwe. I takie książki właśnie wybieram, żeby czytać je rano, bo no fajnie jest tak zacząć dzień po prostu. Szósty nawyk już bardziej się łączy z pracą i tutaj chodzi o to, że wyznaczałam sobie godzinę o której kończę pracę. Ta godzina jest przeze mnie bardzo przestrzegana. Jeżeli już widzę na zegarze, że ta godzina minęła, to jestem troszkę zła, bo jakby to jest już to już wchodzi w mój czas wolny i teraz ja zaczynam pracę bardzo różnie w zależności od różnych różnych rzeczy, ale najczęściej pracuję cały dzień. I po prostu ustaliłam sobie, że bez względu na to, co się dzieje, ja kończę pracę o 19. I to jest ważne, dlatego że ja, że zawsze jest coś, co trzeba zrobić. Zawsze się znajdzie jakieś jeszcze jedno zadanie, które trzeba dokończyć. Zawsze się znajdzie jeszcze jeden mail, na który trzeba odpisać. Zawsze się znajdzie jeszcze jedna rzecz, którą trzeba sprawdzić. Ale ten odpoczynek jest nam bardzo potrzebny, i po godzinie 19 już mnie nic nie interesuje, w sensie, nie interesuje mnie żadne, żadne nie wiem, Facebooki, Instagramy, żadne poczty, yy, inne komunikatory typu slaki i tak dalej. Po prostu yy, to jest mój czas dla mnie i do 22, o której chodzę spać. To jest mój czas, czyli cały dzień poświęcam na pracę, na pracę, a potem mogę się zająć sobą i daję sobie na to przyzwolenie, bo wiem, że gdybym nie skończyła tej pracy o tej 19, to będę potem zła, będzie mi się gorzej pracowało, będzie. Będę niewypoczęta, a tak mogę się zająć swoimi rzeczami. Bardzo Wam polecam też wyznaczyć sobie taką godzinę, która jest sztywna i nie przekraczać jej. Kolejna rzecz to jest, znowu wracamy troszkę do takich prywatnych spraw, to są rytuały pielęgnacyjne i to jest oczywiście dla nas, dla kobiet, super sprawa. Ja takich rytuałów nie miałam, a teraz sobie takie rytuały wprowadziłam. To nie zajmuje mi 30 godzin, bo chodzi o takie podstawowe rzeczy, na które nigdy myślałam, że nie mam czasu albo nie mam, e, albo o nich zapominałam, a teraz robię to codziennie i jakby mm, daję sobie tą chwilę zaraz po tym, jak po porannym prysznicu i wieczorem przed zaśnięciem. I to też jest fajne, nie dlatego, że no dlatego, że coś robimy dla swojego ciała też, ale też dlatego, że jakby czujemy się bardziej zadbane, czujemy się bardziej zaopiekowane, a to jest ważne, żeby sobie znaleźć taką, taki chociaż myślę, że to mi zajmuje maksymalnie 10 minut dziennie, rano i wieczorem coś w się sensie łącznie, ale to też daje takie poczucie zadbania, zaopiekowania się sobą, no i wiadomo, że wygląd też się poprawia, jeżeli dbamy o, o dane części ciała ósmy nawyk, który wprowadziłam, to jest planowanie dnia, e, i tutaj planowanie dnia, chodzi o to, że codziennie rano Yy, Zaoglądam sobie do mojego kalendarza, w którym mam zapisane, co będę dokładnie robić, i ja wiem wtedy, co mam robić. Bo czasami zdarza się tak, że mamy tak dużo zadań, że już same nie wiemy, co mamy robić, co kiedy, gdzie, jak i tak dalej. Wiadomo, że nie zawsze ten plan się sprawdzi, bo wypadają nam różne rzeczy, ale mam zaplanowane dokładnie, o której godzinie będę robić, co, i to też się może przestawić. To nie ma w tym nic złego. Ale chodzi o to, żeby wiedzieć y, niezadaniowo, w sensie jakie zadania. Zadania też sobie wypisuję, które chcę zrobić. Ale mniej więcej jak ile czasu poświęcę na daną nie wiem, daną rzecz, w sensie na dany obszar mojego biznesu czy na dany obszar jako wirtualna asystentka biznesów innych czy na jakieś inne rzeczy i mam to dokładnie zaplanowane. Każdego dnia sprawdzam, co kiedy się dzieje, wiem ile mam czasu na co, wtedy też przyporządkowuję do tych przedziałów czasowych zadania. Po prostu korzystam z takiej metody calendar blocking, o której będę mówić też w kolejnych odcinkach albo na YouTubie, albo tutaj w podcaście, więc więc polecam. I tutaj też w tym, przy tym planowaniu planuję to w odcinkach czasu 45 minut. 45 minut pracuję, 15 minut przerwy. 45 minut pracuję, 15 minut przerwy. W ciągu 15 minut, no czasami, wiadomo, to się, ta praca może się przedłużyć i to też jest problem. Ale żeby pamiętać, żeby to 15, 10, 5 minut przerwy mieć, po prostu odejść od komputera, nie wiem, zająć się czymś innym, wyjść z psem, coś przegryźć, zrobić sobie herbatę, żeby pamiętać o tym, żeby co godzinę czy tam co te 45 minut, 45-50 minut odejść od komputera i chwileczkę zmienić otoczenie, bo to też daje nam więcej energii do pracy. Dziewiąty nawyk to jest. Jeden dzień kompletnie wolny. Ja w moim jednym dniu, którym jest najczęściej niedziela, jestem kompletnie wolna i nic nie robię. Najczęściej nawet nie otwieram komputera i staram się po prostu przeznaczać go całkowicie dla siebie i robię swoją poranną rutynę i jakby od tego nie odchodzę. Wszystkie inne postanowienia są zrobione, ale praca jest odłożona. I to nam daje taki dzień resetu, czyli taki dzień, kiedy my możemy sobie zresetować głowę, kiedy możemy robić dokładnie to, co chcemy. Ja najczęściej wtedy cały dzień śpię i nie wiem, oglądam seriale. Po prostu takie rzeczy, które, na które codziennie nie mamy czasu, a które chcemy zrealizować. I jakby to też sobie daje przyzwolenie na to, że nie musi to być jakaś super, super rzecz, w sensie takim, że to nie musi być jakaś, jakaś super wyczynowa rzecz. Nie wiem, jeżdżę, jeżdżę na rowerze, na spacery i tak dalej. Nie, to jest mój dzień lenia, i ja po prostu się wtedy lenie resetuję, robię sobie co chcę i bez w ogóle żadnych wyrzutów sumienia. Tak się zachowuje i, i daje sobie po prostu na to przyzwolenie, bo to przyzwolenie jest ważne, bo żyjemy w takim trochę świecie, w którym cały czas musimy do czegoś dążyć, cały czas musimy cisnąć, cały czas musimy być w jakimś biegu, a warto jest po prostu czasem odpocząć i dać sobie tą chwilę tylko dla siebie, na swoje takie różne rzeczy, które chcemy wykonać. I ostatni nawyk. O którym chcę Wam powiedzieć, to jest zapisywanie dosłownie wszystkiego na papierze. Ja mam, yy, chciałam przez chwilę yy, robić tak, żeby wszystko było w komputerze, bo wiadomo, to jest wygodne, możemy sobie tam spojrzeć, yy, zawsze to jest przy nas i tak dalej, ale jednak papier to papier i yy, no. Niestety okazuje się, że wszystko muszę mieć zapisane na papierze, co jest... wiadomo, zajmuje to więcej czasu, zajmuje to... dużo się szuka, troszkę to utrudnia, ale jakby, no, jeżeli dobrze to zorganizujemy, to, to nie ma problemu, to też da się dojść do wprawy, ale w tym momencie dosłownie wszystko, co robię, na początku zapisuję na papierze i... To jest po prostu zwykły planer taki, ja używam akurat planeru pełnego czasu i mam trzy różne zaszyty do trzech różnych rzeczy, one cały czas są na moim biurku, mogę sobie je przeglądać, otwierać, I jakby każdą rzecz, każdy projekt yy, też, każdą, każde większe zadanie rozpisuję najpierw na tym papierze, co mam zrobić i potem tylko odhaczam. Pierwsza rzecz jest taka, że rozpisując projekt, zadanie, yy, planując coś, nie wiem, przygotowując odcinek podcastu, Zapisując to, mamy y, większą. Po prostu zapisując na papierze, jesteśmy bardziej kreatywni. Y, więc lepiej nam się myśli, lepiej y, się wymyśla, lepsze są te rzeczy, które po prostu powstają, niż jakbyśmy zapisywali to na komputerze a druga rzecz jest taka, że sama czynność odhaczania zadań na papierze wydaje mi się super satysfakcjonująca. Moje zeszyty są, jeżeli coś jest zrobione, jeżeli coś już mnie nie powinno interesować, to jest, bo jest ogromnie wiele skreśleń i ptaszków itd., bo jakby mnie to niesamowicie cieszy i to uczucie jest najpiękniejsze na świecie, bo daje takie uczucie spełnienia, więc, więc polecam. Polecam bardzo takie, takie rozwiązanie. Ok, to było 10 moich nawyków. Jeszcze raz przypomnę je, żeby było wszystko po kolei. Poranna rutyna, codzienne ćwiczenia, dziennik, zdrowsze i lżejsze jedzenie, czytanie książki rano, wyznaczona godzina pracy, końca pracy. Rytuały pielęgnacyjne, planowanie dnia, kalendarz blocking i czasowy przedział pracy, czyli 45-minutowe takie interwały. Jeden dzień kompletnie wolny w tygodniu i zapisywanie dosłownie wszystkiego na papierze. To są moje nawyki 10, 10 takich nawyków. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek podcastu, proszę zostawcie mi jakieś znaki, gdziekolwiek tego słuchacie, obserw obserwujcie mój podcast. Jeżeli słuchacie tego na YouTubie, to proszę zostawcie subskrypcję, komentarz. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia następnym razem. Cześć, pa!